Jestem Sigma z Ohio. Siema, 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 siema. Cześć widzowie, prpałyo, siemanko, witam bardzo serdecznie. Siemaneczko, ziemeczki, w dzisiejszym odcinku Minecraft będę wam pokazywał, jak zbudować Tricapitator, znaczy jak zainstalować. Co będziemy dzisiaj robić? No coś X-e pogadamy, nie? Coś X-e obejrzymy na YouTubku. No potem odpali się komputer w plecaku i pójdziemy do Max Premium Burgers po burgera, bo jeszcze nic dzisiaj nie jadłem, więc zrobimy sobie JRL-ka potem. Słuchajcie, wymyśliłem dosłownie pół godziny temu, wymyśliłem coś fajnego. Jako iż mam teraz nowy numer z Orange, co nie, to nie muszę podawać wam swojego numeru prywatnego. A jako iż nie muszę wam podawać swojego numeru prywatnego, to może byśmy zrobili na przykład coś takiego, że przez tydzień byśmy zrobili coś typu fanmail i byście mi wysyłali rzeczy do paczkomatu, a potem ja bym to otworzył i na przykład ktoś z was by mi wysłał bombę atomową, ja bym Olsztyn w powietrze. A, patrzcie co zrobiłem. No i jak tutaj będzie IRL, co nie, i ja będę szedł na ZW, to patrzcie co wam dodałem tutaj na dole. O, żeby wasze mózgi się nie spaliły, to wam dałem gierkę na dół. Trochę mi głupio, trochę głupio mi mówić o tym. Ale pamiętacie jak dostałem ostatnio od WK taki hantel żółty? No to używam tego hantla, żeby mi drzwi trzymał, żeby mi się nie zamykały. Legitnie ten hantel leży na ziemi i ja go używam po prostu jako ciężarek, żeby mi się drzwi nie zamykały, jak jest przeciąg. Otwieram tutaj okno i potem otwieram po drugiej stronie domu, otwieram okno i no i stawiam ten hantelek, żeby mi się drzwi nie zamknęły, bo jak mi nie, bo wiecie jak ja mam drzwi? Ja mam drzwi takie coś, ja mam, point. O, powiedzmy, że tu są drzwi. No to ja gdzieś mniej więcej na tej wysokości, ja tutaj mam szybę. O, tutaj mam szybę, nie? I dlatego ja stawiam ten żółty hantelek od WK, bo ja się boję, że któregoś dnia, jak przeciąg za mocno p***nie, to mi szybę wybije. Ale dobra, to ja wam pokażę olsztyńską myśl budowlaną, jesteście gotowi? Ja tutaj, żeby nikt mi nie zaglądał, roletę zamontowałem, zobaczyłem, roletę tu mam. Normalnie mam kurwa roletę na drzwiach i chuj, nie? Elo, ale bym wyruchał. Ale ona nawet nie jest ładna. Ja totalnie nie rozumiem, czemu ludzie się tak Bambi zachwycają. Muzę robi średnią i... Nie, niech mi nie do końca. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Morza Bałtyckiego. Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Fajne, takie na czasie. Wyświetliło mi się, to musiałem to kliknąć, nie? Co to kurwa jest? Lego nie jest dla dzieci? Jezu, nie wiem, ale znowu popier... Ale dodał taki film? Wykazało, że 30 tysięcy dorosłych na całym świecie przyznaje, że układanie klocków odgrywa ważną rolę w ich życiu. Przepraszam, i co z tego? Ciekawe, ile Bezi dostaje za czytanie takiego gówna XD. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że on sam to pisze. To jest Tomek. Tomek. Nie rozumiem. Ma 31 lat i jest dorosłym fanem Lego. I? Całe mieszkanie Tomka jest zajechane zestawami. Problem zaczyna się. I? Kiedy mężczyzna próbuje znaleźć drugą połówkę. O co kurwa chodzi w tym materiale? O co kurwa chodzi w tym materiale? Randki idą mu całkiem dobrze, do momentu aż dziewczyna wchodzi do jego mieszkania i ucieka przerażona widząc morze klocków. Jak gdybym był typiarką i bym wszedł do chaty ziomka, który kolekcjonuje tyle Lego, to bym miał od razu mokrą cipę, nie? Na instancie, instant z bomby. Czy Lego to tylko hobby? Czy jedno z uzależnień XXI wieku? Nie no kurwa. Chłop na widok Ferrari SF90 powiedział: ja p***ę, ale jak pokazał ten ziomek Regere, która jest jeszcze droższa i ładniejsza, to nic nie powie. Ale jak to mi się podoba coś innego niż temu widzowi się podoba coś innego? Czemu tak? To są ludzie, którzy mówią, że Cyberpunk jest ładny. Boże, Cyberpunk, Cybertruck jest ładny. A ja na przykład uważam, że... Ja już lepiej obieram ziemniaki i robię ładniejszą bryłę niż ten samochód ma. I co wtedy w takiej sytuacji? Komentarze na IG. A komentarze na IG powiem tak. Często są niefiltrowane i są przepełnione nienawiścią, ale jak już ktoś się do ciebie przy***a, to przynajmniej faktycznie jakby czujesz, że miał powód do tego. A na YouTubie, przynajmniej to są takie moje personalne doświadczenia, ludzie na YouTubie w tych komentarzach to czasami tak już piszą, żeby coś napisać po prostu. Tak już się przy***a
bo nie mają w sumie do czego często. Bo tam na Instagramie to powiedzmy, że jeszcze ktoś znajdzie jakiś powód, żeby cię zwyzywać. Ale na YouTubie? Bywa różnie. Uga Talent Show. Mój talent to wzdychanie do zdjęcia w musi. To niezły talent. I powiedz mi, Pawlecu, czy... O k***a, dobra, chłop używa przeglądarki Echi Gadu Gadu w 2K24, spier***a stąd. Główne. Gadu Gadu ma opcję do jebną, klikasz guzik i losujesz sobie randomowego pedofila, z którym możesz pogadać. Szczerze? K***a, wolę jakiegoś k***a napalonego pedofila niż AI dalej chyba. Że to jednak dalej człowiek, nie? A może go od razu dopierdla go w p***a? Może zlikuje swoje dane i zadzwoni na policję. Tak zwana ruletka. A to ja wiem, k***a, to mój kolega Maciek w technikum pisał z tymi ludźmi, k***a. Mój kolega Maciek w technikum ruletę robił i wyciągał, k***a, jakichś losowych ludzi z niej pisał, k***a, na przerwach. Mowa. O k***a, kraba jadł! No, problemy, najmana. To jest pancerny krab. Gdyż okazuje się, iż wieśniakowi brakuje jednego punkcika, by powiedzieć papa dla swojego prawa jazdy. On ma prawo jazdy? Od kiedy? Kurwa, ale sok musiał być. Otwiera M obywatela, nie? A tam 23 punkty. A ja mam jakieś punkty karne? Ty, bo mBank do mnie pisze. Napisali tak. Uważaj na oszustów podających się za pracowników banku. Kurwa, już miałem panowi policjantowi 120 tysięcy wysyłać. No dobra. M obywatel. I gdzie to się robi? Punkty karne? Nie mam. Pusto. Tu zobaczysz punkty karne. A tymczasowe? Też nic nie mam. Rozdupcy na te ściany. Ja pierdolę, jak ja tego nienawidzę, k***a. Jak wstajesz z łóżka i nagle ci tak mózg, k***a, się odłącza i nagle nie masz kontroli nad organizmem i lecisz na podłogę. Ja tak nie lubię mieć niskiego żelaza w organizmie. Nagle oczy ci robią tak i twój organizm nagle, kurwa, się kręci na Usea z Minecrafta. Tak, ktoś wczoraj wkradł się na PayPala Arturowi i ukradł mu ponad 5000 zł. A mi też chcieli się wpierdolić na PayPala ostatnio. Dostałem 2 SMS-y, że kody ten i musiałem hasło zmieniać i maile. Ktoś, kurwa, coś kurwa, tego typu. Jeszcze. On potem będzie, że sam wydał. A, to śmieć zakłamany. No to mi legitnie ktoś próbował się włamać, ale nie udało im się koniec końców. Ja uwielbiam, jak jakiś widz daje mi donate'a PayPalem, a potem próbuje dostać zwrot. Ostatnio XRE wysłał mi chyba 100 i potem myślał, że będzie cwany i poprosił o refunda. No i tak się składa, że tych pieniędzy nie dostał z powrotem, bo ja wam powiem tak, jeżeli będziecie kiedykolwiek streamować, macie ode mnie protip. Dajcie sobie w opisie, jak macie opis streama, co nie? Jak macie opis streama, to tutaj na dole przed linkiem do donate musicie napisać coś takiego. Wszystkie dotacje są dobrowolne oraz bezzwrotne. I wtedy, w momencie, gdy ktoś założy sprawę na PayPalu, to po prostu dajecie screena tego, że macie to tutaj napisane i w sumie tyle wystarczy. A! W przypadku, pamiętam, że rozprawy z XRE, jeszcze dałem dowody z czatu, że pisał, że wysłał pieniądze. Poczekaj, ja to znajdę. Poczekaj, sprawy zamknięte. Aha. Nie, to był Kriksen, przepraszam, to był Kriksen. Roszczenie, przyczyna nieautoryzowana transakcja. No ja tutaj napisałem tak. Uwaga, bo ja tak napisałem. Dotacja przesłana przez portal Stream Elements, płatność dokonana przez PayPal oraz potwierdzenie na Twitch czacie, na jaki cel ma zostać przeznaczona. Każda osoba chcąca przekazać dotację zostaje uprzedzona wiadomością, wszystkie dotacje są dobrowolne oraz bezzwrotne, tuż pod linkiem do donate'ów. No jeszcze dałem 3 screenshoty, tylko co to są za screenshoty? Mam, faktycznie. Dałem dowód, że wysłał przez Elementsa, dałem dowód, że wszystkie dotacje są dobrowolne i bezzwrotne, jeszcze dałem jego logi, że pisał, że to na żarcie dla Oliwii. No i co? No i tyle, no. Dobra, to czekaj. No musimy przygotować back. Dobra, to tak, pakujemy plecak. Gdzie mam plecak? Dobra, czekaj, przełączam na IRRR. O kurwa, to jest głośno. SRT connection failed. Kurwa, już coś się wyjebało. SRT connection failed. Kurwa, już coś się wyjebało. Wcale nie, działa. Co teraz? Ale to jest brudne. Siemanko, czy to działa? Wiecie, co zrobimy najpierw? Zamontujemy tą przyssawkę. Dziękuję Radziu S za suba. Tam widziałem, wcale nie patrzyłem w trakcie jazdy. O, dzięki za 10 miesięcy. I teraz musimy się zassać. O, chyba się. No z się, No nie z się, czemu to nie z się? No naciskam z całej p***y. Czemu to nie z się? Kurwa, no i na tą bluzę zakładałem, już się spociłem, no.
Dobra, poszło, jest. Trzeba było na całej długości tym pociągnąć. O kurwa, się spociłem. Można jeszcze zjeść. Nic jeszcze dzisiaj nie jadłem. Czemu to jest Legia? Przecież tu 100 mil powinien być, a nie Legia. W Olsztynie jesteśmy. Co to? No idę tylko, że rurami. Chcieliście Dying Lighta, macie kurwa Dying Lighta, nie? Zrobię salto za 5 zł. Na tym trawniku się zesram, zadychę. O! Jakie fajne ziutki! Zobacz, jakie fajne ziutki. To jest jeden ślimakor i to jest drugi. Kurwa, ale ja się boję, że jej rower przyjedzie, bo tu widzicie ślady od kół. To jej rower przyjedzie i je rozjedzie. Albo ktoś się zdepcze. Może im pomogę przejść na drugą stronę, co? O kurwa. Dobra, masz speed boosta. O! I teraz drugi. Masz speed boosta. O kurwa. Dobra, chodź. Opa. Dobra, gitson. Dam ci 7 zł, jak zjesz jednego. To we Francji, koleżko, to we Francji. Tu jest Polska, a nie jakaś kurwa Europa. Nie wierzę, że tu jakaś matka w ciąży podchodzi tutaj kurwa z tym z dzieckiem na wózku. Nie wierzę w to. Nie, niemożliwe, to jest za strome kurwa. Patrz. Nie no, p***ało kogoś? Nie no i tutaj z dzieckiem w wózku? Ale tu jest jeszcze więcej schodów? O, helna! Już się zmęczyłem. O ja pierdolę, to jest stromo. O kurwa. Przecież jak ja bym miał lęk wysokości, to bym nie zszedł stąd. Ale tutaj wam widzowie powiem, że w tych domkach mega bogaci ludzie zawsze mieszkali. Jak chodziliśmy na cukierek albo psikus, to w tamtej chacie z tym takim szklaną dobudówką kiedyś stówę dostałem. No a teraz to dostałbym mandat. Wardęga wrócił. Ta, to stream z lasu. Ale ładnie tu, co? Słonko fajnie świeci. Dobra, jakie są jakieś małe burgery w Maxie? Coś to niego, jest jakiś mikro tani zestaw? Bo ja nie mam jakoś dużo miejsca w brzuchu. Zestaw kibica 100 milu Olsztyn? Chyba zwykłego takiego mikro cheese'a zjem, wiecie? Dzięki wielkie. Teraz tylko nie wylać. O kurwa. Nie, moja słomka. Nie. Czekaj, idę po słomkę. No i od razu inna rozmowa. No czemu piszesz papa, kurwa, rozumiem? No nie, działa. Siedzi to? Na moje siedzi. Dobra, idę spać, co? O kurwa, jakie to jest wygodne. Brudny świat pokaże, co jest twoje. Da ci dużo lub zabierze w porę. Muszę grać, to sam nikt mnie pomoże. Nie zastanuj, że kończę źle, co weekend gorzej.